W tym filmie chciałbym Was przekonać, że rozwiązywanie równania czy też nierówności wymiernej dobrze jest zacząć od określenia dziedziny tego równania czy tej nierówności. Jeżeli o tym zapomnimy, to łatwo możemy popełnić błąd. A nasze zadanie jest następujące. Rozwiąż równanie x kwadrat podzielone przez x plus 2 równa się 4 przez x plus 2. Jest to równanie wymierne. No i dziedziną tego równania wymiernego oczywiście są te x, dla których mianowniki występujących w nim ułamków nie są 0. No tutaj mamy tylko jeden mianownik, czyli dziedziną jest x plus 2 nie może być 0. To znaczy x nie może być równe minus 2. To jest wstępne założenie, które musimy zrobić, zanim przystąpimy do rozwiązania, albo które powinniśmy zrobić. Dobrze, to teraz przystępujemy do rozwiązania. X kwadrat przez x plus 2 równa się 4 przez x plus 2. No to równanie mówi o równości dwóch ułamków, które mają te same mianowniki. No skoro ułamki mają te same mianowniki, no to mogą być równe, jeżeli mają te same liczniki, czyli x kwadrat musi być równe 4. Lub też formalnie po prostu mnożymy to równanie przez x plus 2. X plus 2, jak ktoś woli tak, to po prostu mnożymy to równanie przez x plus 2. Dobrze, tak czy owak dochodzimy do równania x kwadrat równe 4. No teraz takie równanie to pewnie umiecie rozwiązać w pamięci, ale może my postąpimy tak bardzo dokładnie, czyli co, odejmujemy 4 od obu stron i zostajemy z równaniem x kwadrat minus 4, to jest 0. To jest równanie kwadratowe, ale ono jest pewnego szczególnego rodzaju. Mianowicie ono jest takiej postaci a kwadrat minus b kwadrat. Otóż różnica kwadratów daje się zapisać jako iloczyn. To jest taki pożyteczny wzór. No, sprawdzenie tego wzoru polega na wymnożeniu tych nawiasów po prawej stronie. Wobec tego no, 4 to jest 2 do kwadratu. I wracamy do naszego równania. Czyli x kwadrat minus 4 to jest x kwadrat minus 2 do kwadratu, czyli to jest x minus 2 razy x plus 2. I to ma być 0. Czyli nasze równanie mówi, że iloczyn dwóch rzeczy jest 0. No i teraz aby iloczyn był 0, wystarczy, aby jeden z czynników był 0, czyli x minus 2 jest równe 0 lub x plus 2 jest równe 0. No pierwsze równanie, dodając 2 otrzymujemy x równe 2 lub x równe minus 2. Czyli na pozór uzyskaliśmy dwa rozwiązania. No ale teraz sprawdzamy, czy one spełniają nasze założenie. No i wstępnym założeniem, które musieliśmy zrobić, aby nasze równanie w ogóle miało sens, musieliśmy założyć, że x nie jest minus 2, czyli wobec tego, z tego założenia widzimy, że to rozwiązanie nie spełnia naszego założenia, czyli x równe minus 2 nie jest rozwiązaniem i zostajemy jedynie z rozwiązaniem x równe 2. Czyli rozwiązaniem naszego równania jest tylko liczba 2. Teraz, gdybyśmy zapomnieli o tym określeniu dziedziny, no to wtedy byśmy twierdzili, że mamy dwa rozwiązania. Teraz, gdybyśmy zapomnieli, a jednak sprawdzili nasze rozwiązanie, co jest dobrym zwyczajem zawsze, ale nie zawsze mamy do tego czas, na to czas. Czyli powiedzmy, że chcielibyśmy sprawdzić, czy rzeczywiście x minus 2 jest rozwiązaniem, czy się gdzieś nie pomyliliśmy i wstawimy x minus 2 do naszego równania, to byśmy dostali tak, minus 2 do kwadratu przez minus 2 plus 2 równa się 4 przez minus 2 plus 2. No i nasze równanie by wyglądało tak, 4 przez 0 równa się 4 przez 0.
Więc byśmy dostrzegli, że coś jest nie tak, prawda? Że minus 2 nie może być rozwiązaniem naszego równania. No ale nie zawsze, jak już mówiłem, mamy czas sprawdzać nasze rozwiązania, choć niewątpliwie jest to dobrym zwyczajem. Zrobienie założeń co do dziedziny na początku automatycznie pozwoli nam odrzucać te pozorne rozwiązania, które pojawiają nam się w trakcie procesu rozwiązywania, a które mogą nie spełniać pierwotnych założeń. A więc warto to robić na samym początku. W ten sposób unikniemy tego błędu, który może się zdarzyć, jeżeli zapomnimy o założeniu.